byłem jeszcze dzieckiem, byłem przekonany, że artyści, sztuka to jest coś bardzo podobnego do nauki. Wierzyłem, że artyści powinni robić rzeczy wielkie, być odkrywcami. Tak samo jak naukowcy, jak filozofowie, jak wielcy politycy, że celem pracy artystycznej jest po prostu polepszenie, ulepszenie świata i ulepszenie człowieka. No ale posłany przez swoich rodziców na lekcje muzyki, szybko odkryłem, że nie jest to moja dziedzina. Natomiast dużo rysowałem. Znam sobie sprawę, że obraz jest moją jakąś dziedziną. Więc postanowiłem pracować z obrazem. Znalazłem się pierwszy raz w tym miejscu w 1977 roku, jadąc z Wiednia do Lille, do Francji. A tu się zatrzymałem i jakoś wylądowałem tutaj pod tą budką i stałem, patrzyłem się na tą katedrę i dziwnym zrządzeniem losów, że potem żyłem w Ameryce, co 2-3 lata, że tu bardzo krótko w tej kolonii zatrzymywałem, z bliżej niewyjaśnionych mi powodów. Zawsze tutaj byłem, stałem pod tą budką z piwem i w końcu my się tutaj znaleźliśmy. To jest jakieś takie magiczne miejsce, nie potrafię tego dokładnie wyjaśnić. Łódź, Warszawa, Łódź, Wiedeń, Warszawa, Wiedeń, Los Angeles, Nowy Jork, Berlin i Kolonia. To jest taka nietypowa droga i gdyby nie powiedział na przykład ktoś 10 lat temu, że ja będę żył w Niemczech, to spojrzałbym się z politowaniem na tę osobę. Mamy takie w sobie przeznaczenie, przypadek, trudno mi powiedzieć. Wpływ na nasze życie mają zawsze inni ludzie. A spotykamy w życiu ludzi, którzy wpływają na to życie. Zawsze znajdzie jakiś anioł stróż i zawsze znajdzie jakiś diabełek. Jedni pomagają nam w życiu coś zrobić pozytywnego, to niszczą. Jeżeli ktoś spotka tylko tych dobrych, to życie jest piękne. Ja miałem szczęście spotkania wielu takich ludzi, którzy mi w życiu bardzo pomogli. Tak samo jakoś. A oni wpłynęli na to, może też gdzie jestem, czy się znalazłem.
czasach, kiedy ja żyję, doszedłem do wniosku, że wszystkie wielkie fugi i symfonie zostały napisane, wszystkie wielkie powieści zostały napisane, wszystkie wielkie obrazy zostały namalowane i wszystkie rzeczy zostały podkrywane. I oczywiście przede wszystkim wszystkie wielkie filmy zostały nakręcone. Więc zacząłem się zastanawiać, co można zrobić w tym świecie. I miałem taki pomysł, że jak sobie chodzę między innymi w takich miejscach, gdzie patrzę, postanowiłem zająć się po prostu badaniem, stwierdzeniem, czy to, co ja widzę i to, co jest namalowane na tych obrazach i w tych wszystkich filmach, w tych wszystkich rzeczach, które zostały przez ludzi stworzone, czy się zgadzają z tym, co ja widzę. I coś mi się nie zgadzało, tylko nie wiedziałem co. I właśnie tutaj w tej kolonii, w tym miejscu, odkryłem tą rzecz. To coś jest naszym nosem. Nos jest pierwszą rzeczą, którą widzę, jak się patrzę. Tak, to jest moje odkrycie, które może jest to, po co pracuję, po co jestem. Uważam, że musimy zmienić ten model obrazu i wprowadzić obecność ludzkiego ciała, obserwatora. To jest mój pierwszy film, Kwadrat. Sam się często właśnie zastanawiam, dlaczego ten film zrobiłem. I widzę po latach jakiś sens, albo może wymyślając ten film, otworzyłem po prostu dla siebie drogę na przyszłość. To jest kwestia największego dzisiaj wyzwania, żeby za pomocą najbardziej ciekawego problemu technologii, żeby za pomocą takiego właśnie kwadraciku, systemu kwadratów zobrazować, uwidocznić to, co wiemy, to, co wyobrażamy. Obrazy są zbudowane, przynajmniej żeśmy tak dzisiaj osiągnęli wspaniały, jasny system, że obraz jest złożony z takich maluteńkich punktów, kwadracików. Niekoniecznie to muszą być kwadraty, ale jest najwygodniej, żeby to były kwadraty. W każdym z tych kwadracików musi być odpowiednia proporcja barw, trzech kolorów. Dla mnie jest to rzecz, która jest bardziej rzeczą fascynującą. Jak przesuwając te wartości wewnątrz światła widzialnego, jak wyrazić tym, jaką zbudować metodę, żeby powstawały obrazy wszystkiego, łącznie z tekstem, prawda? Wszystkiego, co widzimy, co wiemy, co możemy uwidocznić, w gruncie rzeczy. Musimy tylko operować wewnątrz spektrum światła, zmieniając trzy barwy. Gdzieś to zaczęło się w tym filmie. Jesteśmy na terenie akademii, w której jestem profesorem. Moją dziedziną jest film eksperymentalny. I to jest Akademia Sztuki Medialnej w Kolonii. To jest studio, gdzie buduję prototyp motion control. To jest zrobione urządzenie trochę na wyrost, gdyż ja teraz to buduję do specjalnych badań obrazu z obiektywami, które widzą 180 stopni. Także kamera musi być zamontowana w taki sposób, że nic nie może być w polu tej kamery widoczne. To miejsce jest bardzo małe, jeżeli się mówi dzisiaj o robieniu zdjęć filmowych czy jakichś specjalnych efektów, ale mnie właśnie interesuje takie małe pomieszczenie, bo wierzę, że ludzie muszą zacząć kręcić filmy w domach, w biurach. No więc zrealizować ideę tego nosa nie jest taką prostą sprawą.
ciekawe, że jeżeli ktoś spróbowałby zrobić taki eksperyment, że powiedzmy, jeżeli to jest mój obraz, ja teraz mam się w tym świecie poruszać, jest to katastrofa. Model właśnie wtorowany przez obiektywy umożliwia spojrzenie na świat przez takie dwa bardzo małe kanały. I to jest ten obraz, który my znamy, i to jest ten obraz, który my malujemy, i który robimy w filmach, i który transmitujemy w telewizji. Obraz jest przeżyciem indywidualnym. To jest rzecz, która, żeby powtórzyć, żeby znaleźć się naprawdę w obrazie, musimy stworzyć technologię dokładnie pokazującą ten proces, jak my widzimy. I do tego świata należy nasz nos. Pierwsze. Ciało. Ręce. Nasza obecność. I wyobrażam sobie, że gdybyśmy mieli technologię, która, że możemy założyć jakieś takie, powiedzmy, na nasz nos okulary, które by pokazały to, co widzę bez okularów. Gdybyśmy taki obraz mogli rejestrować, gdybyśmy mogli taki obraz transmitować, odtwarzać, to mi się wydaje, że zrobiliśmy niezwykły postęp w tym, co nazywamy obraz. Trzeba zbudować system optyczny, który powtórzy nasze widzenie. Ja na tych swoich różnych eksperymentalnej pracy doszedłem do takiego rozwiązania tego całego problemu i to jest szereg patentów, na którym w tej chwili pracuję. Składa z trzech takich głównych patentów. I chcę taką technologię zaprezentować. To jest mój film, gdzie chodziło o to, że połączyłem obraz wideo z obrazem filmowym. Bohater na taśmie filmowej jakby bawi się z balonem, który jest w telewizji, w telewizorze. Jak wtedy to robiłem, nie miałem jeszcze o tym wyobrażenia, że z filmu przejdę do tego wideo. Ale to jest taki mój pierwszy element, gdzie użyłem wideo. No i tak się bawię, podrzucam tą piłkę w wideo do dzisiaj. To jest film Zupa. Który sam mówiłem, że to jest taki autobiograficzny film. Trochę jakby. Postanowiłem wziąć to takie swoje wczesne życie. To są bloki i takie codzienne zmagania się z tymi rzeczami, które nigdy nie lubiłem. Właśnie koszule, krawaty, toaleta i tak dalej. I psy, i jazdy do Łodzi. I no tu jakiś jest... I postanowiłem z tego zrobić jakiś taki film. Staram się wszystkie te obrazy w tym filmie zrobić takie obrzydliwe, okropne. Tak by świadomie poszukiwałem takich różnych brudów, takich, starałem się znaleźć takie klatki, gdzie coś miga, to taką klatkę zawsze wybierałem. To była moja taka próba, żeby właśnie zmieniając obraz, połączyć różnego typu techniki ze sobą, jakby skonstruować coś, co potem po latach zacząłem robić wideo. Tak? Od czasu do czasu po prostu mnie coś napada, idę gdzieś, kupuję sztyk. Jest jakaś dla mnie tajemnicze piękno w sztykach. Kiedy właściwie ludzie potrafili przedstawić ten obraz, który mamy w naszej głowie. To, co wiemy, na przykład o mieście. Dzisiaj mam tu gdzieś książkę o tym, o Krakowie, fotografie z Krakowa współczesnym i właściwie na żadnych z tych fotografii dla mnie to nie ma Krakowa. A tym sztychu XIV wieku jest Kraków. Zawsze mi się podobały takie obrazy, które były bardzo złożone. To znaczy, że dużo się w obrazie działo. Może miał na mnie wpływ Matejko i bitwa pod Grunwaldem. Ale podobały mi się takie obrazy, renesansowe obrazy, gdzie na przykład w jednym obrazie jest
cała historia, powiedzmy, Chrystusa. Jest dzieckiem, tam uciekają do osiołku i tak dalej. Tak malował na przykład Botticelli, czy wielu tych renesansowych, czy gotyckich malarzy. Spodobała mi się tak w obrazie, jakby widać przestrzeń, bardzo dużo, wielką skalę, odległy pejzaż, że wszystkie właśnie elementy tak świata powinny być w obrazie. I góry, i niebo, i ludzie, i miasta, i tak dalej. Pamiętam na przykład taki obraz, który na mnie zrobił duże wrażenie, jeszcze pamiętam, gdzie go widziałem. Taki obraz drogi, dwie drogi. Jedna to była szeroka i prosta droga grzechu i wąska droga cnoty. Jedna się tak pieła pod jakąś górę, a druga był taki wielki gościniec, gdzie jakieś karoce jeźdźcy i masę ludzi tam sobie tą prostą, szeroką drogą wędrowało, a tą wąską jakieś tam pojedyncze osoby wspinały się wśród ostów i kamieni pod tą niejasną górę. I jakoś wyobrażałem sobie, że filmy też takie powinny być, takie, które chciałem robić. Tego typu. Były takie bardzo złożone i bogate w obrazach i w tej przestrzeni. Tak często sobie patrzyłem na jakiś taki obraz i wyobrażałem sobie, no, że taka szkoda, że tego kawałek jest tego namalowany. No, gdyby tak się obrócić w prawo, co dalej jest w tym świecie? Gdyby tak po prostu wejść w ten świat i sobie pojeździć, polatać. I tak, takie miałem motywacje i tego nie zmieniłem do dzisiaj. Przepraszam pana, że przerwałam spiesznie. Oj, szkoda. Tak było przyjemnie. Robota się... Dziękuję. Do widzenia. No, wiesz, z każdym z tych filmów, wiesz, ja zrobiłem rzecz, która... tylko wiesz, potem rozwijałem dalej. Każdy taki film był doświadczeniem dla mnie bardzo ważnym. Bo próbując jakby bardzo różnego typu rzeczy, w sumie pracowałem nad jedną sprawą. Wiesz, to jest bardzo, w sumie to jest proste, bo chcę sfotografować to, co, wiesz, sfotografować, to jest dobre powiedzenie, sfotografować. Jakby uwidocznić to, co, wiesz, to, co myślimy. I tak się złożyło, że miałem hotel, pokój w hotelu na najwyższym piętrze tego hotelu przed dworcem Łódź Fabryczna. I podszedłem do okna i przez to okno widziałem park, dworzec Łódź Fabryczna i widziałem róg ulicy Kilińskiego i Narutowicza i w domu, trzecim domu od rogu urodziłem się. Następnie w domu, w pierwszym domu na prawo na rogu na Narutowicza mieszkałem przez 4 lata, kiedy się przeniosłem z Warszawy do Łodzi. Mieszkałem z swoją żoną i synem. Moja matka mnie woziła
na wózeczku z moimi dwoma braćmi w tym parku. I mój ojciec wtedy pracował na Politechnice w Warszawie i przyjeżdżał na sobotę, niedzielę do domu i my wszyscy wychodziliśmy z matką powitać ojca i wtedy jeździły takie wielkie parowozy. Matka nas chciała nauczyć ten wiersz lokomotywa. Tu Wima. No ale to po wojnie było bardzo ciężko z książkami. Musiał być jakiś 51 rok chyba. I matka napisała do Tu Wima, że ma trzech synów i że chciałaby nauczyć tego wiersza. I Tu Wim nam przysłał piękny list, który mamy dzisiaj z tekstem. Z tekstem tego wiersza. Pięknym listem, który z najlepszymi życzeniami dla całej trójki. Jak stałem w tym hotelu, myślałem jeszcze o jednej rzeczy, że w tym hotelu spałem, jak robiłem tango. Bo już wtedy w Łodzi nie mieszkałem. Ale jakoś tak dziwno miałem przy tym makietę swojego dużej części życia, którą spędziłem w tym miejscu. I to jakieś takie nagromadzenie tych rzeczy w jednym miejscu. I to, że mogłem widzieć to z takiej dużej wysokości. Miałem bardzo dziwne uczucia. Ja tu wina mam. Znaczy tam jest, mam tutaj nawet chyba. Może w domu. Byłby film na temat czasu, na temat pokonania pewnej materii technicznej, jaką było wykonanie tego bardzo skomplikowanego procesu. Narysować kilkadziesiąt tysięcy masek na celuloidach i wymagało to dosyć jakiegoś systemu organizacyjnego, jakiejś formy zapisu, jak można kontrolować te rysunki, fazy, cykle. To był bardzo skomplikowany rzeczywiście proces. To na granicy wtedy jakby wytrzymałości tych technicznych negatywów. Ja szedłem i to była, chyba była zima, wiecie, to był rok 80. I tam właśnie na taką trzecią rano szedłem do tego studia, gdzieś tam w tej części Łodzi. Wszyscy wiedzą, jak Łódź wyglądała i jeszcze w wielu częściach dzisiaj tak samo wygląda. I pamiętam w zimnie, w nocy stały kolejki ludzi, że czekały, bo w sklepach coś rano rzucą. Za te kolejki, za ci ludzie stłoczeni, nikt nie mówił, bo zimno, już nie miał ochoty. W takiej ciszy, w bardzo skąpym oświetleniu ulicznym, jakieś takie szare postacie ludzkie czekały na coś, co rano w tych sklepach zostanie rzucone. Ja pewnie pomyślałem, a co ja robię? Czy ja idę? Myślałem, no idę, robię taki film. Zapytałem, na co komu ten film i po co ten film? I czy to jest w ogóle moralne, że takie coś ja robię w tym kraju, gdzie właściwie się powinno inne rzeczy robić? Pamiętam, miałem tam porządny dylemat z tym. To też było, to moje tango. And the winner is... Tango! Thank you.
Szanowni członkowie Akademii. Distinguished members of the Academy, ladies and gentlemen. Panowie. Ja zrobiłem film krótki. I made a short film, so I will speak very short. I feel honored to receive this award. I marzę. I am dreaming that someday będę miał okazję tego miejsca przebawiania trochę dłużej. I will speak longer from this place. We are very warm people. Powrót do filmu, który będzie przypominał film pod tytułem Gandhi. And on the occasion of the film like Gandhi. O Lechu Wałęsie i o Solidarności. Which will portray Lech Wałęsa and Solidarity. Thank you. Thank you very much. Ten mój Oscar był pierwszy. Pierwszy raz tam wyszedłem na zewnątrz, były takie korytarze, które były pełne ludzi, którzy uważają, że to coś kelnerzy w muszkach, tych cały szereg stał ramię przy ramieniu, taka cała armia tych kelnerów. Ja się do wszystkich uśmiechałem i wszyscy tak się na mnie patrzyli. I ja byłem jeden człowiek, który sobie szedł tam po tych korytarzach. Dlatego, że to jest po prostu moment tych Oscarów, że ktośkolwiek dostał już do tego budynku, to naprawdę nie podoba się chodzić, tylko tam siedzieć na tej sali, bo to była cała śmietanka Ameryki. A tu taki jeden z długimi włosami sobie w tenisówkach chodzi, pali papieroska i się uśmiecha, więc postanowiłem wrócić. No ale w momencie, jak wróciłem, porządna grupa, kilkunastu chyba tych kelnerów, jak nazywałem, rzuciła się na mnie w bardzo wyczerpany sposób, przystąpiła do sprawdzania mnie, co ja mam w kieszeniach. Ja miałem, nic nie miałem ze sobą, bo przecież trudno z paszportami, dokumentami, z takimi rzeczami jechać na Oscara, więc po prostu nie miałem nic. Ja powiedziałem, że I have Oscar. Powiedziałem, I don't speak English, I speak Polish and German. I próbowałem coś mówić po niemiecku, ale nikt niestety nie znał tych języków. I wiecie, to było dosyć brutalne. Byłem zupełnie tym zaskoczony i miałem wolne nogi, więc po prostu chyba kilku tych oficerów dostało w dosyć czułe miejsce ciała. Po prostu kopane, nie? Ale miałem tenisówki, także to nie było, wiecie, ciężkie obuwie. Ale niemniej to spowodowało ich prawdziwe zdenerwowanie i zostałem w tym momencie nałożony na kajdanki na te moje ręce w tyle i sprowadzili mnie po schodach do garażu. Tam w garażu stały samochody policji i szybko jeden z tych radiowozów podjechał. Na syrenie mnie wiozą do jakiegoś budynku, który wykazał bramy, więzienie. Przechodzą przez cały cykl, zakładają jakieś plastikowe obrączki. Piękny, żółty kombinezon. Rano o świcie ktoś zapukał i facet przyniósł taki więzienny policjant, jakiś stos New York Times, nie New York Times, Los Angeles Times magazynów, które się już o świcie ukazały, gdzie na pierwszej stronie cały Oscar był, że Oscar winner kicked to officers in tego i siedzi w niej. A więc jak ja całuję Oscara, więc po prostu przyszedł, poprosił mnie o autograf. Ja wychodzę z tego więzienia, to się wszystko jest bardzo wcześnie rano, a tutaj czeka wszystkie stacje telewizyjne, rozumiecie, czekają na moje wyjście. I oczywiście wywiady, ale ja nie byłem skoro na strzelanych wywiadu, powiedziałem, że żadnych wywiadów nie udzielam. I wróciłem do domu do wujka i zaczęła się dalsza część mojego życia. Co dalej? Wiele osób mi to powiedziało, że ja to wszystko sam wyreżyserowałem, że muszę być świetnym reżyserem, ponieważ zrobiłem publicity takie, jakie... Wiecie, wielu ludzi nie ma. Rzeczywiście zarazłem się we wszystkich wtedy pismach, wiadomościach i tak dalej. Uważam, że to jest ważne. Natomiast uznałem, że
To było dla mnie właśnie znalezienie w ciągu pół godziny, czy powiedzmy w przeciągu jakiejś mniej niż godziny na tak zwanym szczycie i na takim zupełnym dole, jest niezwykłym doświadczeniem. Ale to trzeba przeżyć, żeby to zrozumieć samemu. I myślę, że dla mnie to było ciekawsze niż wylądować w jakimś Beverly Hills Hotel na party po tym Oscarze. Tak to by było normalnie, oficjalnie planowane. Wydaje mi się, że ja wiem, jestem nagrodzony i ukarany, żebym za dużo sobie nie myślał. Żebym się w głowie nie przewróciło. Albo woda sodowa do głowy nie uderzyła. Ja przyjechałem do Stanów, zrobiłem to samo, co robiłem w Polsce. Miałem takie samo podejście. Jak robiłem jakąkolwiek rzecz, właśnie kontynuowałem to samo, co robiłem w Polsce. Z innymi oczywiście narzędziami, które w Polsce były dla mnie niedostępne. To jest moje pierwsze wideo muzyczne, które zrobiłem w Stanach. Dla Art of Noise zrobiłem to music video i to się stało to music video number one. No i oni się nagle stali sławni przez to wideo w Stanach. A ja po tym wideo miałem następnego dnia otwartą drogę do dalszych tego typu prac. To był, powiedzmy, ten 84 rok. Był taki ciekawy moment, że zaczęła się rzeczywiście zupełnie nowa technologia wideo. Z nowymi urządzeniami, z nową możliwością zaczęła się cała MTV telewizja i te moje pierwsze wideo były bardzo popierane przez MTV. Tam była taka grupa ludzi, którzy chciała pokazywać niepopularną koniecznie muzykę, tylko to dobre wideo. I był taki jakby nadzieja, taki pomysł, że się rozwinie jak coś nowego zupełnie w sztuce. Bo pierwszy raz powstała sytuacja, gdzie to jest krótka forma, to 3-4 minuty. Może być jak w szybkim czasie wyprodukowana i pokazana milionom ludzi. Ja ten music video robiłem dosyć, może w okresie 2-3 lat. Potem przestałem je robić. No, ale też byłem trochę zmęczony brakiem w tym wszystkim jakiejś wizji naprawdę tych muzyków, tych grup, z którymi pracowałem. Byłem zmęczony tą białowością tekstu, tym, że właściwie każdy chciał zrobić coś, żeby po prostu pięknie wyglądać i wygląda. I wydawało mi się, że brakowało w tym jakiegoś sensu i głębi. To jest Imagine. To jest taki mój też może ważniejszy film, dlatego że to był pierwszy test na high definition. Rzeczy, które na przykład w tangu mi zajęły miesiące ciężkiej pracy, to mogę zrobić w 3 dni, w o wiele większej jakości, bez żadnych rysunków, bez żadnych masek, bez siedzenia godzinami. I się mogłem przede wszystkim ruszyć w przestrzeni. Mogłem zrobić iluzję takiego ciągu życia, ciągu scenerii. I to bardzo łatwo mogę tu jakieś sceny zbudować, gdyż jest przepiękny tekst Lennona do tego, to pracuje cały czas w kontrapunkcie z tym Lennonem, z tym, co on śpiewa. I to była moja pierwsza praca na High Definition. Ja byłem zaskoczony jakością tego. Ja chciałem, żeby taka technologia była dostępna, żeby można było tworzyć światy, je zmazywać. A to się dzieje w górach, nie, to się powinno teraz dziać na pustyni, to się powinno... Człowiek powinien wyglądać inaczej, teraz chciałbym mieć to, a teraz tamto i żeby po prostu realizować tak na żywo te pomysły, te myśli. I być wrażliwym na to, co się dzieje. Hello? Hello? Can you hear me? I hear you fine. Beautiful studio. Very nice studio.
look at these monitors. Miałem jakieś takie szczęście, że dosyć szybko udało mi się zrealizować to, żeby tam mieć swoje odpowiednio duże miejsce, studio, miejsce do życia i studio i wszystkie te urządzenia wtedy high definition, co było niezwykłe, dosyć polski emigrant, nie znając angielskiego, $50 w kieszeni i po powiedzmy półtora roku ma swoje własne studio, dwa piętra z najlepszą technologią, która wtedy była dostępna. Po prostu chyba miałem dużo szczęścia. This is steps. They're real. They're invisible, but they're real. Look at me. Look at me. I'll go right now and you'll see. Follow me. Come, come. A tu wyobraźmy scena z tego studia. I była taka ciekawa sprawa, że trudno było w tych momentach się naprawdę zorientować, co gdzie jest. I to było dobre. To było bardzo ciekawe. Bo to mi chodzi. Jakby, żeby ta rzeczywistość filmu się stała rzeczywistością taką prawdziwą, żeby w tym uczestniczyć, żeby tak robić filmy. Czyli coś tutaj było, oczywiście cała realizacja jest bardzo nieudana, ale to przeżycie, ta rzecz była dla mnie szkicem tego, co chcę zrobić dalej. Dlaczego postanowiłem Eisensteina wziąć ten materiał? Dlatego, że potrzebowałem czegoś, co jest bardzo rozpoznawalne w filmie, w czasie. I chciałem zrobić, że ktoś z Rosji przyjeżdża, Rosjanie mają taką nową pomysł na nową technologię, gdzie właśnie taki virtual world. Ja zrobiłem coś, co się powoli dzieje, staje, że można jakby w ten inny czas, w inny film wejść. Moim motorem i moją receptą jest stały eksperyment. I w eksperymencie, wiesz, jest pewna rzecz, że idziesz w nieznane. Staraj się robić to, co nigdy żeś nie robił. Zaplanować coś. Stworzyć takie warunki, żeby powstał z tego jakiś twór, ale ten twór nic nie mówi. Nie możesz tego, wiesz, zaplanować, że a ty będziesz tym tworem. Nie, nie. Powstanie twór i patrzysz się, więc sam szukasz, co to jest. Ale jak ktoś może powstać, to jest już wielki sukces. W tym filmie zrobiłem rzeczy, które się na przykład, że to jest obraz ognia. Nie widzimy tak ognia. Zobaczcie, co dzieje z jego ręką. Po tym doświadczeniu zdałem sobie sprawę, że także czas jest niesamowitym narzędziem. Z czasem mamy największe problemy. Nie wiadomo, co to jest ten czas. Nie ma definicji czasu. Zdałem sobie sprawę, że trzeba tak to światło powiedzmy w pikselu, trzeba też wprowadzić cały problem czas. I tu jest taki pewien dowód. To są bardzo ciekawe rzeczy w pewnych ujęciach, które są dla mnie były niespodzianką. I ciekawe następuje zjawisko tam, że jest to związek między czasem, prędkością i odległością. Powstaje zupełnie nowa wartość, która się nie wydarza. No i to ujęcie, które to jest, nazywam moje ujęcie. To jest jedyne ujęcie w wszystkich moich filmach, które lubię. Gdzie też jest to zjawisko. Oni się zawijają, a jednocześnie się odwijają z tego materiału. Widać czas, czy widać przeszłość i przyszłość. I prezent. I to jest dla mnie fenomen. W świecie obrazu światło może się zakręcać. Dlaczego nie? Możemy coś, co jest jakby tym naszym, w cudzysłowie powiem, rzeczywistym świecie, obrazie, przynajmniej naszej wyobraźni, możemy spowodować, że światło zakręci, wróci.
zrobię spiralę. Dlaczego nie? Myśląc nad takimi rzeczami. Myślę, że jakby w kategorii obrazu można zrobić rzeczy, które są niemożliwe. Technologia jest to... Definicja technologii to jest po prostu jak coś zrobić, jak zrealizować pomysł. Jak myśl za pomocą materialnych środków, za pomocą rzeczy, które nas otaczają, minerałów, nie wiem, różnego rodzaju materiałów. Jak spowodować, żeby myśl nie była taką ulotnym fenomenem. Możemy pomyśleć, tak, warto by to zmienić, ale jeszcze trzeba zrobić tę zmianę, dokonać. To jest właśnie technologia, realizacja myśli, realizacja naszego marzenia. W połowie lat 60. pojechałem do Gdańska kupić sztych. Poszedłem do katedry tej gdańskiej i tam słuchałem muzykę Bacha i widziałem, wyobraziłem sobie taką latającą parę w przestrzeni. I jakoś ten pomysł tutaj, 30 lat chyba minęło od tego, zrealizowałem w katedrze w Chartres. Miałem taki pomysł z tą Nikę Samotraki, z tą rzeźbą. Chciałem zrobić taką historię z Ave Maryją. Miałem nawet pewien przygotowany pomysł w takim niejasnym zarysie i zbudowałem wtedy, używałem taką jedną z pierwszych motion control, czyli takiego komputerowego sterowania kamery. Tylko polegało to na tym, że to albo chciało pracować, albo nie chciało pracować. I po zbudowaniu wszystkiego, po sprowadzeniu tych kabli, tych urządzeń, tych właśnie kabli ciągnących się, pamiętam, wydział greckich rzeźb, żadna z nich nie mogła być potrącona i uszkodzona. W końcu już zostawało tylko 45 minut, ale już znalazłem się przed tą Nikę Samotraki i Boże, motor nie pracowało. Ale miałem muzykę. Bo chciałem to, zawsze jak sobie nagrywałem, to nagrywałem z playbackiem, mimo że same puste kadry, ale chciałem słyszeć tą muzykę. I to była Ave Maria Schuberta. I dałem sobie sprawę, że prawda nigdy tym dziełom sztuki w tym Louvre nigdy nie puścił tej muzyki. Pewnie wszystkie te niezwykłe obiekty tego nie słyszały. To było w nocy, wszystkie drzwi potwierane, także tam były w pobliżu różne, tak samo wydziały od galerie malarstwa. I postanowiłem na cały regulator, ile się dało, puścić tę Ave Maria w tym Louvre. Pewnie miałem butelkę czerwonego wina i po prostu wiedziałem, że nic nie nakręcimy, ale oświetliłem, bo to była właśnie taka klatka schodowa, gdzie można było światło, oświetliłem to wszystko, puściłem tę muzykę i patrzyłem, jak te kamienne rzeźby i obrazy spotykają się z innym arcydziełem. Zarządziłem muzycznym. Byłem obserwatorem tego. To jest takie bardzo fajne chwile w życiu. Orkiestra była zupełną improwizacją i już ja w większości filmów tak robiłem, nawet tych bardzo matematycznych filmach. Bardzo często, jak miałem jakąś taką przygotowaną konstrukcję, to potem byłem
dosyć wolny w decyzjach, właśnie o czym ten film kręcę. Że zacząłem studiować problem ruchu przez następne kilka lat i doprowadziło mnie do pewnego tego wynalazku, tego mojego motion control, który umożliwia rzeczywiście poruszanie się w przestrzeni, mimo że twoja kamera i twoje obiekty i twoi ludzie są w jednym małym pomieszczeniu, w jednym miejscu, ale można się poruszać w nieskończoność w świecie w bardzo dowolny sposób, trochę tak jakby mucha sobie latała w przestrzeni. I muszę powiedzieć, nie wiem, może ten pomysł nie znalazł się w tym Louvre, nie siedział w obecności tych różnych dzieł sztuki, może by nie przyszedł do głowy. Nie wiem, może mi po prostu te dzieła sztuki odpłaciły się za to, że słuchały tej Awej Maryi. Jak zrobiłem to tango, gdzie nie mogłem się ruszyć kamerą, to zawsze chciałem być wolny, żeby tak się ruszać, latać właśnie w świecie, w przestrzeni. Żeby mieć swobodę poruszania się tak, jak my się poruszamy. Albo nawet lepiej, bo my się tak możemy tylko poruszać z pewnymi ograniczeniami. Wiesz, w tym obrazie może, wiesz, na przykład w obrazie na pewno możemy się szybciej poruszać niż światło. To jest fragment z Manhattanu, gdzie to był film, który poświęciłem tylko na badaniom ruchu, zjawiska ruchu i percepcji widzenia ruchu w obrazie. Są ciekawe rzeczy, co tu się naprawdę rusza. Mamy wrażenie na przykład, że oni, ta para jakby rośnie, staje się coraz bardziej wysoka, kiedy część obrazu jest nieruchoma. O, tu jestem ja troszeczkę. Troszeczkę młodszy, z dłuższymi włosami. Siedzę w chobonkę w swoim pokoju i mówię coś, coś na podobne tematy. Ze Stanów nie chciałem wyjechać, ponieważ nie traktuję, że ja ze Stanów jakby wyjechałem, bo że czas leci, nie jestem w Stanach w tej chwili. Wiesz, to się wiąże z tym wszystkim, wiesz, moimi osobistymi historiami, z chorobą, wiesz, Wandy. To były rzeczy losowe, które oczywiście ja podjąłem decyzję, żeby wyjechać, ale to tak w życiu jest. Wiesz, jak ja zaczynałem pracować w Łodzi, ja nigdy sobie nie wyobrażałem, że ja wyląduję w jakiejś Ameryce. Jak byłem w Ameryce, to sobie nie wyobrażałem, że ja wyląduję w Niemczech. Wiesz, ja sobie nigdy nie wyobrażałem, że moja żona umrze. A jednak tak się dzieje w naszym życiu. Więc nie mam specjalnego komentarza na ten temat. To jest właśnie życie, na które mamy bardzo mały wpływ. Dzisiaj. Pewna tajemnica ten obraz dla mnie. Nie tylko dla mnie chyba. Wszystkie się na tym zastanowimy.
obrazie można być nieśmiertelnym. Ja się mogę ruszać przestrzeni, zmieniać lata, lokacje, miejsca, zajrzeć do Egiptu, do Grecji, przeszłość przez jednej planety na drugą, przepłynąć przez człowieka, zobaczyć i piekło odwiedzić, i niebo, i cokolwiek bym chciał. To jest dosyć trudne, takie maszyny zbudować. Moim marzeniem jest jakby rozpocząć taki temat i mieć tak, wiesz, niewidoczną tą technologię, taką łatwą w życiu, że po prostu jakby spróbować ten temat, ten obszar uwidocznić i po prostu obserwować, co się dzieje w tym świecie i po prostu iść za tym, co się stanie. Niekoniecznie zrealizować to, co się zamierza. Po prostu to, jak w życiu, dać się rozwijać tej i tej rzeczywistości, która powstała, wyobrażam sobie w takiej realizacji, nie można jej zmuszać, nie można jej, czy jakieś może błędne myślenie, trzeba dać się rozwijać temu, trzeba w tym uczestniczyć. Więc zakładam, że można tego typu realizację zakończyć czymś, co jest niespodzianką dla wszystkich uczestniczących w tego typu wydarzeniach.